Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia nastrojów i sentymentu wobec ryzykownych aktywów. Patrząc na start handlu na początku tygodnia, widać, że inwestorzy po piątkowych, dość sporych wzrostach wyhamowali nieco. Jeśli chodzi o niemieckiego DAX-a, widzimy, że wrócił powyżej 16 tysięcy punktów, a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 zatrzymały się na poziomie 4300 punktów. Oczywiście musimy zacząć od omówienia danych z amerykańskiego rynku pracy za maj. Danych, które miały bardzo mieszany wydźwięk. No i o ile można było wcześniej spodziewać się, że im lepsze dane, tym gorzej dla inwestorów na Wall Street, to można powiedzieć, że nic takiego się nie stało, bo wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym sięgnął aż 339 tysięcy i znacząco przebił oczekiwania rynkowe. No, jak widać, nie spowodowało to odpływu kapitału od ryzykownych aktywów. No, tylko dlatego, że stopa bezrobocia dość mocno wzrosła, aż do 3,7, a w kwietniu było to 3,4. Zatem ten mocny wzrost stopy bezrobocia jak najbardziej będzie argumentem dla Fedu, żeby powstrzymać się od kolejnej podwyżki stóp procentowych, a co więcej, nieznacznie, ale jednak wyhamował wzrost płac do 4,3 z 4,4% rok do roku odnotowanych przed miesiącem. Zatem z jednej strony mieliśmy sygnał wskazujący na to, że Fed może w czerwcu powstrzymać się od kolejnej podwyżki stóp procentowych, a z drugiej strony solidny wzrost zatrudnienia jest oznaką siły gospodarki i to wywołało taki pozytywny miks i stąd tak duże wzrosty. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to poznajemy cały szereg wskaźników koniunktury gospodarczej z usług. Dane z Eurolandu były nieco gorsze niż wstępne odczyty, ale jak najbardziej tutaj pozostają w obszarze wskazującym na utrzymywanie pozytywnego momentum, jeśli chodzi o koniunkturę. Najważniejsze dzisiaj oczywiście będą dane ISM dla sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych. Te poznamy o godzinie 16. Rynek spodziewa się niewielkiej poprawy aktywności, wzrostu do 52,3 punkta z 51,9 przed miesiącem. Patrząc na to, gdzie jest rynek, no to oczywiście częściowo wzrosty napędzane były zakończeniem sagi związanej z podniesieniem limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, ale też poznaliśmy dzisiaj lepsze od oczekiwań dane z chińskiego sektora usługowego. Tam wskaźnik wyniósł aż 57,1, przed miesiącem to było 56,4, a rynek oczekiwał niewielkiego spadku, zatem dość pozytywne zaskoczenie. Dobrze prezentujące się na tle raczej słabszych w ostatnim czasie danych z Chin. Zatem taka pozytywna niespodzianka z gospodarki państwa środka, wskazująca na to, że koniunktura nie wygląda tak źle, jak niektórzy się obawiali. Patrząc na to, co dzieje się na rynku walutowym, no to możemy powiedzieć, że dzieje się relatywnie niewiele, bo euro-dolar cały czas w okolicy 1,07 nieznacznie zyskał w piątek po publikacji danych. Co ciekawe, złoty pozostaje bardzo silny, a notowania euro-PLN spadły poniżej 4,50 zł groszy. Wracając jeszcze do polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, no to oczekiwania wobec decyzji za niecałe już 2 tygodnie stopniały i w tym momencie wycena rynkowa zakłada podwyżkę stóp procentowych w 25%, a jeszcze kilka dni temu przed tygodniem było to 50-60%, zatem dość znaczące złagodzenie i ono spowodowało aprecjację polskiej waluty. Jeśli chodzi o notowania złota, no to tutaj to nurkuje poniżej 1950 dolarów za jedną uncję. Te piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy zaciążyły na notowaniach żółtego metalu. Będąc przy rynku surowcowym, nie sposób nie odnieść się do tego, co zrobił kartel OPEC w trakcie weekendu. Na spotkaniu w Wiedniu zadecydował nieoczekiwanie o obni
Arabia Saudyjska zadecydowała o obniżeniu produkcji od lipca o 1 milion baryłek, po to, żeby ustabilizować sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku ropy naftowej. No i jeśli nie przełoży się to na ustabilizowanie tej sytuacji, to jak najbardziej te cięcia mogą być kontynuowane. Oczywiście informacja w pierwszym momencie po otwarciu rynków spowodowała dość spory, blisko 5% wzrost, no ale chwilę później widać, że notowania wracają w kierunku piątkowego zamknięcia. W tym momencie baryłka WTI wyceniana jest na poziomie 73 dolarów. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.